już kolejny rok, kiedy mieszkańcy województwa śląskiego mogą zgromadzić się przed Stadionem Śląskim i wspólnie świętować rozpoczęcie nowego roku. To największa z imprez organizowanych w regionie, w tym kończącym się już 2023. Po ubiegłorocznej zabawie ponad 40 tysięcy ludzi ponownie na Stadionie Śląskim zawita sylwestrowa moc przebojów. Karolina Komada. Sylwestrowa moc przebojów już po raz ósmy wraca na Śląsk i po raz kolejny wraca na pola marsowe w Chorzowie. Impreza rozpocznie się o 20. Sylwester na Śląskim z Polsatem to tak jak Kevin sam z domu, też również na antenie telewizji Polsat, a więc taka świecka, świąteczna, świąteczno-noworoczna tradycja, co jest, myślę, dobrze przyjmowane w regionie i tutaj akurat zawsze ten Sylwester udawał się, frekwencja była duża, nawet w trudnych czasach covidowych udawało się tą imprezę organizować. Razem z mieszkańcami województwa śląskiego nowy rok przywitają znani artyści, m.in. Kaja, Phil, Doda, Dawid Kwiatkowski, Smolast, Lady Punk czy Enej. Nie zabraknie też zagranicznej gwiazdy wieczoru. Naszą gwiazdą zagraniczną będzie Mateo Bocelli, syn Andrei. Andrea ma trójkę dzieci. Mateo śpiewa, świetnie śpiewa. Jest jednym z najchętniej zapraszanych artystów zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie. Będzie śpiewał z nami. Dla niego piosenki pisze chociażby Ed Sheeran, czy jego brat Matthew Sheeran, i zaśpiewał u nas o północy. To nie jest jego pierwsza wizyta w Polsce. Świetnie śpiewa, piękny wokal. Wszystkie występy odbędą się na największej dotychczas wybudowanej scenie przy Stadionie Śląskim. To już piąty raz, kiedy znany z wydarzeń sportowych obiekt zamieni się w scenę muzyczną. Zeszły rok obfitował w wydarzenia muzyczne na stadionie. Mieliśmy kilka wyśmienitych koncertów, które zgromadziły łącznie ponad 500 000 osób na obiekcie. Kończymy spektakularnym wydarzeniem, Sylwestrem z telewizją Polsat. W zeszłym roku bawiło się z nami 40 tysięcy osób. Oglądało w telewizji 4 miliony ponad. Także nic, tylko trzeba zaprosić na dobrą zabawę. Na razie przygotowania trwają. Między innymi jest budowany nowy 6,5-metrowy zegar kluczowy przy odliczaniu ostatnich sekund do rozpoczęcia 2024 roku.